Siema, z tej strony Gespatio, no i to jest pierwszy odcinek z nowej serii z gry Kangureko, runda druga. Jest to gra dość podobna do Raymana Origins, którego nagrywam aktualnie na kanale. Jednak, no bo gra wiecie, też jest platformówką, jednak ma ten swój urok również, więc dlatego postanowiłem, że też nagram dla was z niej serię. Tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. W odróżnieniu do gry Rayman Origins jest to platformówka w grafice 3D. Jest to gra trójwymiarowa, nie ma tu wcale elementów dwuwymiarowych. I w grze wcielamy się w takiego śmiesznego kangurka wyposażonego w rękawice bokserskie. Także, tak jak już mówiłem, zaczniemy sobie już tutaj rozgrywkę. Weźmiemy sobie nową grę. I teraz będzie od razu przerywnik filmowy, jaki was wprowadzi do fabuły tej gry. Także ja się tutaj zamknę, za to wy oglądajcie. No to jedziemy. Pa, 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 ram, pam, pam. Pa, 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 ram, pam, pam. Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? Nareszcie! Jeśli chodzi o babugi, to jestem nie do zastąpienia! Mogę latać godzinami bez chwili wytchnienia! Wiem wszystko, więc każdy zrozumie, że niemądry hunter złapać mnie nie umie! O! Wreszcie cię znalazłam! Cicho! Nie wrzeszcz tak, bo nas usłyszą! Potrzebujemy cię! Tylko ty możesz nam pomóc! Podły, okrutny i zły hunter znów zaczął porywać zwierzęta! Hunter ma swoich pomocników. Aby dotrzeć do niego, będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, papugo, że i ja potrzebuję pomocy? Niech pomyślę. Hej, gdzie lecisz? Udało się! Jestem wspaniała! Statek zaraz dopłynie. Aby iść do przodu, użyj przycisku w kierunku. Aby skoczyć, naciśnij przycisk akcji. Dukaty wskażą ci drogę. Do zobaczenia! Właśnie, tak więc w ten sposób zaczynamy sobie rozgrywkę w Kangurku KO rundzie drugiej. Jeszcze wam szybko powiem, dlaczego nagrywam drugą część, nie pierwszą. Dlatego, że pierwsza jest zbyt stara na mój system i jest zupełnie zapikselowana, tak więc nie ma to sensu, żeby, przypuśćmy, przegrywać program na jakiś starszy komputer, no bo po prostu nie chcę wam w złej rozdzielczości wrzucać filmu ogólnie. Jedynie trójka może się w przyszłości pojawić, ale to też nie w najbliższej przyszłości, bo nie chcę tych samych gier, przypuśćmy, danych części nagrywać w takich bliskich odstępach. Tak więc z tego, co mogliśmy się dowiedzieć z tego filmiku, to to, że czarny charakter główny w tej grze, Hunter, taki głusownik, taki myśliwy, porwał wszystkie zwierzęta naszych przyjaciół i jako ten tytułowy kangurek KO musimy je uratować. Uratowała nas papuga, zniszczyła klatkę, w której my również byliśmy uwięzieni. Te skakanie na skakance będzie mnie trochę wkurzać, no ale nie wnikajmy w to. No i właśnie naszym zadaniem będzie pokonanie Huntera i jego pomocników, jak słyszeliśmy zresztą. Sterowanie jest bardzo proste, tak jak to zwykle w platformówkach, w miarę wygodne. I tak jak w Raymanie Origins zbieramy sobie lumy, to tutaj będziemy mieli dukaty, takie monety, właśnie z wizerunkiem Huntera i taką jedynką z drugiej strony. I dobra, przechodzimy tędy, do mrocznych doków, czyli miejsca, z którego będziemy się przenosili do poszczególnych poziomów. Jednak teraz może się znowu zamknę. Pomóż mi! Pomocy! Zaraz go zaatakuję! Co to dla mnie? Dasz mi osiłek! Wpuść mnie, ty opasły gamoniu! Zjeżdżaj, papugo! Gdzie razie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj!
Właśnie, i to będzie podstawowy problem, żeby dostać się na statek do Huntera. Go, nareszcie! Hunter szykuje właśnie kolejny transport zwierząt! Musisz go powstrzymać! Jedyna szansa na ratunek to dostać się na statek i uwolnić biedne zwierzaki! Potrzebujesz 3000 dukatów, aby przekupić Bosmana, który wpuści cię do portu! Idź najpierw, porozmawiaj z Bobrem! Zabierze cię do swego lasu, gdzie na pewno znajdziesz dukaty! Możesz się rozglądać, naciskając przycisk rozglądania się! Okej, tak więc, tak jak powiedziałem przed chwilą, głównym problemem, żeby dostać się na statek do Huntera i uratować, cytuję, od papugi biedne zwierzaki, problemem będzie to, że ten bossman nas nie przepuści, póki nie zapłacimy mu 3000 dukatów, jakie oczywiście tradycyjnie będziemy musieli zbierać przez wszystkie poziomy. Także bez żadnego przedłużania tutaj zaraz pójdziemy do tego Bobra, jaki tam śpi, o jakim nam powiedziała papuga. Ale najpierw zbierzemy sobie wszystko, co jest w rocznych dokach, bo tutaj też się kryją dukaty i pozostałe rzeczy, jakie możemy zbierać. Zaraz wam o nich troszeczkę powiem. Pierwszą rzeczą są tutaj te kryształy. Co 50 kryształów będziemy mieli nowy bonus. Bonusów w tej grze jest 5. Także pokażę wam jeszcze, co tu możemy mieć. Słychać, jak bubr chrapie, ale mamy to gdzieś. Tu mamy skrzynki. Mamy w nich dukaty. Tam będzie poziom w przyszłości. W ogóle patrzcie, poszukiwany kangurek KO, co nie? Wanted. I teraz tak. Przechodzimy może najpierw tędy. Mamy tutaj... Aha, nie tu, tylko tu. Wszędzie mamy te Wanted. No, na przykład tutaj. Właśnie, co do ataków, możemy się tak turlać. To, co zresztą chyba najczęściej będę tego używał. Możemy tak uderzać, z ogona skakać tradycyjnie i w ogóle. Tu też będzie przejście do świata. W niedalekiej przyszłości. I teraz tak. To jeszcze nie jest wszystko, ponieważ możemy też pójść tędy. Chcę od razu to zebrać, no bo później nie będzie mi się już chciało, albo zapomnę. W beczkach też mamy dukaty, jak widzicie. W ogóle to będzie taki odcinek, gdzie pokażę wam pierwszy poziom, czyli ten, do którego zabierze nas ten bubr. Jak się można już zresztą spodziewać. W ogóle teraz jesteśmy tak jakby właśnie w porcie, no bo to są te mroczne doki. Jak można było się spodziewać, no bo doki. Tu będziemy mieli kolejne bonusy, jak widzicie, tu jest już trzeci, tam jest czwarty i piąty. Nie chcę nic pominąć tutaj. Tutaj podejrzewam... Nie, tu już nic nie ma, tak? Nic tu nie ma? Nie, nic tu nie ma, już nic nie pominąłem. No, mamy 8 minutę odcinka, jakbyście chcieli wiedzieć. Schodzimy tędy. Zawsze tą skrzynkę pomijam, nie wiem dlaczego. Ale cóż. W ogóle możemy też tak sobie patrzeć. I chciałem was też przeprosić, że przez kilka dni nie było odcinka, ale wiecie, jako taka osoba, która chodzi do gimnazjum, czyli taka jak ja, i musi się ciągle uczyć albo odrabiać głupie zadania domowe, to nie zawsze się uda coś nagrać. Ale jak w sumie już wkrótce weekend, to postaram się, przypuśćmy, w sobotę i niedzielę po dwa odcinki może wrzucić. Dobrze, tak więc zebraliśmy już wszystko z mrocznych doków i teraz możemy już pójść do Bobra, wcisnąć przycisk akcji, czyli S. Także dobra, zamknę się znowu. Witaj, Kao, właśnie na ciebie czekałem. Cześć, Bobrze. Psst, musimy być ostrożni, ktoś może nas obserwować. W naszym bobrowym lesie żyło się dostatnio i zgodnie. Pewnego dnia zjawił się w nim Hunter. Przekupił naszego chciwego szamana, który teraz jest po jego stronie. Wraz ze swymi pomocnikami zmuszają naszych braci do niewolniczej pracy. Mam nadzieję, że zdołasz nam pomóc, a raz będzie znów szczęśliwą krainą. Zrobię wszystko, co w mojej mocy! Dobrze zatem. Czy chcesz wejść do lasu? Zaraz podejmiemy tą decyzję, jakże trudną, ale najpierw chciałem też powiedzieć, że naprawdę głosy, jakie są podkładane tutaj pod bohaterów, czyli Bobra, Papugę, Kangurka, no głos Kangurka akurat mi się podoba wyjątkowo, ale wszystkie pozostałe postacie, te głosy są tak źle zrobione, serio, tak to... Nie brzmi to zabawnie, bo twórcy chyba chcieli rozśmieszyć trochę graczy, ale zwłaszcza dzieci, no ale
Mnie to akurat nie bawi, serio, trochę to głupio brzmi, no ale to już rzecz gustu. Czy jesteś pewien? No tak, wchodzimy do poziomu. Jak widzicie, tutaj będziemy mieli wszystkie poziomy. Na razie wszystkie są zablokowane poza jednym, czyli bobrowym lasem, tak jak mówiłem. I mamy tutaj do zebrania 150 dukatów, 20 kryształów i 20 gwiazdek. Dokładnie tak, w porcie ich nie było. Za gwiazdki będziemy też co 50 zdobywali różne umiejętności. Też można ich maksymalnie zebrać w tej gierce 5. I słuchajcie, co do przechodzenia tej gry na 100%, nie będę jej przechodził na 100%, ale będę się starał oczywiście tradycyjnie jak najwięcej rzeczy zbierać, żeby odblokowywać te umiejętności, bonusy, no i wiadomo, zebrać 3000 dukatów, bo tak totalnie dukatów olewać nie można, bo są one najważniejsze w tej grze. No ale tak jak mówiłem, będę się starał zbierać wszystko, ale że przejdę grę na 100% nie obiecuję. Może mi się uda, jednak przypuśćmy, jak się jakiś poziom nie wyjdzie mi na 100%, bo pominę przypuśćmy jeden dukat, to będę miał ten jeden dukat gdzieś. No chyba, że wszystko przejdę na 100% poza jednym dukatem, no to wtedy się po niego wrócę, ale jak nie będzie takiego wyjątku, no to sorry, ale nie. Przechodzimy już do pierwszego poziomu. I zaczynamy, słuchajcie, klimat się zrobił taki przyjemniejszy. W ogóle kangurek jest bardzo fajnie zrobiony. I niby gra stara, aczkolwiek powiem wam szczerze, jest całkiem fajna graficznie jak na takie czasy. Została stworzona podejrzewam w 2002 roku. Nie jestem pewny, będę musiał sprawdzić, żeby was w błąd nie wprowadzać. Oczywiście nie teraz, tylko w kolejnym odcinku wam to powiem. Jeśli nie zapomnę, bo przyznam się wam, że moja skleroza przekracza wszelkie możliwości. Mamy naszego bobra znowu i jego domek, jak widać. Witaj, Kao. Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy cię rzucać szyszkami. Super! Gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się za moją chatą. W dzbanach i skrzyniach poukrywane są dukaty. Naciśnij przycisk ataku, aby je rozbić. Naciskając przycisk ataku, możesz również atakować wrogów. To już myślę wszyscy wiemy. Okej, tak więc w ogóle ciekawostkę wam taką pokażę. Patrzcie. Tak, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale ja tam zobaczyłem to. No nie, w sumie, jeśli dobrze pamiętam, sam to odnalazłem. Później dopiero zobaczyłem to na jakimś filmie. Tutaj mamy takie mniejsze beczki. Właśnie w dzbanach też mamy dukaty. I mamy już ich 100. I dobrze, teraz patrzcie. Dukaty? Tak, ale bomby też. Są to oczywiście pułapki zastawione przez Huntera i jego pomocników. W sumie, skąd mam wiedzieć, czy bubr tu tego nie dał, żeby nas zabić? Patrzcie. W ogóle możemy jeszcze taki... Chwila. Atak miażdżący właśnie robić, tak jak zresztą w Raymanie. No, w ogóle powiem wam szczerze, że... Podnieś szyszkę i rzuć ją, naciskając przycisk rzutu. Że te gry nawet trochę konkurowały. Przytrzymasz przycisk, tym dalej szyszka poleci. I właśnie tak się składa, że one mają bardzo dużo podobieństw, więc niech was to nie zmyli. Bierzemy tak więc szyszkę i rzucamy ją tutaj, w to, żeby zrobić sobie platformy. Okej. Okay. Tak jak mówił Bóg, czym mocniej naciśniemy Ctrl, bo to jest przycisk rzutu. O tym też jeszcze trochę powiem, o tym tłumaczeniu postaci. Właśnie tym dalej szyszka poleci. Właśnie, zwróćcie uwagę, że oni... Potrafisz już rzucać szyszkami. Na drugim brzegu leży dzwoneczek. Zabierz go, aby w razie niepowodzenia rozpocząć przygodę od tego miejsca. No właśnie, dzwoneczki to są checkpointy. Czyli tak jak przypuśćmy... Nie no, w Raymanie Origins chyba nie ma checkpointów, no nie ma. To znaczy, no, sekcje są, tak, że zaczynamy od danej sekcji, na jakiej skończyliśmy. I właśnie, zwróćcie uwagę, że również papuga tłumaczyła, przypuśćmy, przycisk rozglądania się, ataku, akcji, skoku. To jest tak słabe, bo skąd mamy wiedzieć, jaki to przycisk, tak? W ogóle, jak postacie mówią tak podczas gadscenek, to strasznie psują klimat tej fabuły, co nie? Mimo, że jest trochę taka naciągana, no ale zawsze miało to jakiś swój urok, także no wiecie, to jest psucie tego. I teraz się skupię trochę, żeby nie ominąć dukata, bo
nie chcę tutaj się wracać. I muszę też uważać, żeby nie rozbić tej beczki o ścianę. No, bardzo proste jest, żeby tego nie zrobić. Bierzemy dukaty i wskakujemy na tą taką trampolinkę. I jak widzicie, wyleciałem z tej studni. Jesteśmy tutaj. I ten świetlik, jaki też będzie nam dawał różne porady, będzie nam tutaj otwierał takie drzwiczki. Tutaj będziemy też spotykać te świetliki i oni nam będą dawać porady, ale ja nie będę z tych porad korzystał, bo to jest takie banalne, są takie banalne porady, jakie sam wam będę tłumaczył. Weźmy może ten dzwonek. I rzucamy w tamto drzewo. Rzucamy po raz pierwszy spadaul. I gdy rzucimy drugi raz, jak już bobry uciekną, to drzewo spadnie i będziemy mogli po nim przejść. Dokładnie tak. I mamy pierwszych przeciwników, mianowicie osy, które wyleciały z tego ula, czy pszczoły, nie wiem. Ała, no co? Jest. Szybko. Jest. Jak widzicie, mamy pierwsze trzy gwiazdki. Tak więc widzicie, teraz mogę wam wreszcie pokazać, o co z nimi chodzi. Teraz tak, tutaj przechodzimy. Wiadomo, grałem w tą grę w dzieciństwie, to tutaj znam położenie mniej więcej wielu miejsc. Tutaj mamy znowu świetlika. Pyk. Atakujemy atakiem miażdżącym, no uderzamy w to, nie atakujemy. I przechodzimy jeszcze do tej beczki, aby zebrać te dukaty. Kurde, chyba jeszcze nigdy się tu nie otarłem tą beczką. Od tych kilku lat jak grałem. Chyba mój pierwszy raz. Teraz tak, te kolce mogą nas zranić, także musimy uważać na nie. I mamy kolejnego przeciwnika tutaj, mianowicie jest to taki krasnal z młotem. Musimy się pod nim przetaczać i go bić, albo po prostu odpowiednio wyczuć, żeby go walnąć. Mamy gwiazdkę. Co ciekawe też... Jezu! Świetliki wychodzą z tych przeciwników, jakich zabijemy. Dobra, tu nie ma bomb. Jest. Ale wam szczerze, że już się wystraszyłem. Okej. Bierzemy to. I to jest tak, jak się ze świetlików nie korzysta. Tych pirani nie możemy zabić. No, piranie też, no. Zainspirowane z Raymana 2. Nie mówię, że ta gra ściągała, tak? Ale mam na myśli to, że bardzo dużo podobieństw te gry mają. Właśnie Kangur KO 2 z Raymanem 2, jakiego jeszcze nie będę nagrywał na kanale na razie, ale też planuję to zrobić. Bo też jest to jedna z gier pierwszych mojego dzieciństwa na pecety. Tak jak pewnie u większości ludzi. Bo są serio tak sławne gry, to były tak lubiane. Tak samo jak na pierwsze PlayStation był to Crash Bandicoot albo Spyro the Dragon, tak? I Medieval. Także wiecie. Faktycznie można się domyślić, co było lubiane, a co nie. Okej. Będziemy mieli tutaj kolejnych przeciwników już. Mianowicie będą takie kasztany. Musimy je zaatakować w ten sposób. Okej, zabieramy serduszko. Przechodzimy tędy, zabieramy dzwoneczek. Pamiętam, jak kiedyś zginąłem skacząc tutaj. I teraz tak, najpierw idziemy może tu. Co do przechodzenia poziomów w tej grze na odcinkach, to myślę, że czasami będę przechodził po jednym poziomie, czasami po dwa. Po trzy myślę, że się nie zdarzy, bo za mało odcinków by z tej gry było, tak? Chcę zrobić porządną serię. Kurde, znowu bomba. I właśnie, tradycyjnie, chcę zrobić coś fajnego. Mamy tutaj bobra, który tutaj zacznie pracować, jak go uwolnimy. I dzięki temu ten młyn tutaj będzie pracował. Będziemy mogli po tych platformach przejść na górę. Mamy tu kolejnego bobra. Bobra, tak, świetnie. Będziemy mogli tutaj przejść i będziemy mogli uwolnić tego bobra. Dziękuję ci, Kao. Który nam podziękuje.
Niedaleko stąd rośnie olbrzymia, zaczarowana roślina. Uważaj, kiedy zbliżysz się, roślina zaatakuje. Wciśnij przycisk otoczenia, aby przetoczyć się pod nią. Jak będziesz blisko łodygi, zetnij ją swoim silnym ogonem. Przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. Kolejny raz mamy przykłady tego, jak bohaterowie tłumaczą nam sterowanie tej jakże urzekającej gry. Nie no, seria jest urzekająca, ale... O, właśnie, kolejna wada postaci, że on będzie nas straszył. Zresztą znowu, tak jak w Raymanie dwójce, Rayman wyciągał swój tuf i nim kozłował, albo kręcił nim na palcu, no to widzicie, tutaj też mamy trochę takich rzeczy, jakie Kangurek robi. Jest to skakanie na skakance i oczywiście wyciąganie swojego tłowia i zabawa nim. Zawsze się tutaj dam nabrać na to, bo to trzeba... No kurde, żebym ja tylko tutaj nie zginął w bardzo takie głupie sposoby. O, jest! Nie, chyba nie można było tak zrobić. Jest? Szybko? Trzeba ją dwa razy zaatakować. Co? Myślałem, że tylko dwa razy, jednak trzy. Okej, okay, mamy gwiazdkę. Tych jeży nie możemy zabić, ale one będą chciały nas zranić. Za wszelką cenę. I teraz tak, tu schodzimy na dół. Od tej wody nie zginiemy. Bo są dwa rodzaje wody w tej grze. Tak jak zresztą w Raymanie. Cały czas podobieństwa znajduje. Że niektóre wody są dla nas nieśmiertelne, niektóre są śmiertelne. W ogóle, na razie tego wam nie mogę pokazać, bo woda jest za płytka, ale jak będziemy w jakiejś głębszej wodzie, to wam pokażę taką rzecz, co Kangurek robi ze swoją szyją. Tak więc, okej. Musimy uważać na to, żeby to nas nie zepchało. Pięknie. Teraz tu. Mimo, że pierwszy poziom to wcale taki krótki on nie jest. Oczywiście w grze będziemy uciekać czasami przed jakimiś przeciwnikami, walczyć z bossami. Jeżeli by to kogoś interesowało, to tak, bonusy też będę wykonywał. I jeśli jakieś umiejętności nie zdobędę bądź bonusu, to wam powiem o czym... Na czym ta dana rzecz polegała. Żebyście wiedzieli, o co chodziło. No i tu już będzie końcówka poziomu za niedługo. Mamy kolejny domek. I zaraz z niego powinien wyjść bubr. No, no właśnie. Nawet nie trafiłem jeszcze na tą platformę i Kangurek już na niej jest na filmiku. Kao, miło cię widzieć. Nie ukrywam, że widzieliśmy się 5 minut temu, no ale spoko. Cieszę się, że cię widzę. Na łące pełnej czerwonych muchomorów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagoń je proszę do norek. Zwróćcie uwagę, że cały czas mamy dzięcioły na drzewach. Tak jak teraz. Mam to zrobić? To proste. Wskocz na mamę borsuczą, największą spośród borsuków, i kierując nią, zagoń stado. Tak. W porządku, postaram się. Jest to jedno z zadań, z jakim się męczyłem jako dzieciak, chodzący do przedszkola, czy tam do podstawówki, już nie pamiętam. I teraz właśnie mamy głębszą wodę, do jakiej możemy wskoczyć, także patrzcie, co Kangurek zrobi, gdy będzie w głębszej wodzie. Jego głowa zostanie. I ta szyja się tak wydłuży. Nierealistyczna, ale naprawdę spoko rzecz, bo Kangury tak nie robią w realnym świecie. Tam będziemy musieli pójść i tam będzie koniec poziomu, gdzie spotkamy świetlika. Teraz robimy to zadanie z tymi borsukami. Tu mamy mamę borsuczą w okularkach. I... możemy teraz na nią wskoczyć i zagonić te dzieci. O, jest, pierwszy już zagoniony, świetnie. Teraz może tego, jest, drugi. No, kurde, okej. Jest ich 5, teraz mamy trzeciego, tam. Dobrze, nie no, kurde. Właśnie to jest ten podstawowy problem, że one tak wykiwać zawsze potrafiły. Pięknie, mamy trzeciego już zagonionego. Kamera troszeczkę jest irytująca, tyle wam mogę powiedzieć. Jest kolejny. Czwarty. Tu. No kurde. Chyba nie poszedł, tak? Chyba nie wszedł. Nie. Tu. No shit. O, pięknie, zaganiamy go. Jest, mamy go. Właś. I
teraz bierzemy piątego. Jest, pięknie. Udało się. Dziękuję ci, Kao. Proszę bardzo, wyrosły mu homolki. Tam w tle mama bosycza też już poszła ze swoimi dziećmi do domu. W ogóle ciekawe, czemu mu homorów, przecież... Przecież tradycyjnie te... Nie sadzi się trujących grzybów, no bo po co? Nie są jadalne. O, może w tej grze są, nie mam pojęcia. Chyba, że tylko dla urody. O, swoją drogą muchomory wyglądają fajnie, sam się nimi zachwycałem jako mały szkrab. Ale wiadomo, do jedzenia one stworzone nie są. I mamy koniec tego poziomu. Uciekajmy, uciekajmy, zbliża się wielki niedźwiedź. Przed którym będziemy uciekali już w kolejnym odcinku z tej serii. No i proszę, pierwszy poziom zaliczony jest na 100%. Mamy 150 na 150 dukatów, 20 na 20 kryształów i 20 na 20 gwiazdek. Możemy przejść teraz do następnego poziomu z Bobrowego Lasu. Możemy powtórzyć poziom i powrócić do portu. Jednak ja zawsze będę się z wami żegnał właśnie w tym menu, po czym po nagraniu będę zapisywał sobie grę w porcie, w którym będziemy się spotykali zawsze na początku danego odcinka. Poza tym. Także mam nadzieję, że wam się podoba ta nowa seria. Będę ją prowadził na zmianę z Raymanem Origins. I myślę, że jeśli będziecie chcieli, zacznę jeszcze Braida. Jest to taka jedna gierka, również platformowo-logiczna, bo tam fragmentów przygodowych jest bardzo mało. Jednak nie będę o tej grze wspominał, bo o niej będę mówić, jak zacznę z niej serię. I mam nadzieję, że wam się właśnie podobało. Możecie zostawić łapkę w górę, napisać jakiś miły komentarz, jak wam się ta gra podoba, czy też gracie i w ogóle. Zasubskrybować mój kanał, bo to bardzo motywuje. Także to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Nara.